To jest kolejny podcast Silence on the Wire i drugi z kolei, kiedy ja się wypowiem sam. Otóż na wielu grupach dotyczących właśnie początkujących programistów i całej reszty ludzie się pytają, jak zacząć programować, jak zarabiać w końcu te 15 tysięcy plus. Czy może iść na bootcamp, czy może znaleźć mentora, czy może zrobić coś innego. Jak w ogóle zacząć? No, pójście na bootcamp na początku to jest takie trochę mijające się z celem, bo bootcamp cię nauczy co najwyżej składni języka i niczego więcej, co równie dobrze składni języka się można nauczyć z internetu. No ale lećmy po kolei. Jeżeli ja bym jeszcze raz zaczynał przygodę z IT, to bym wykonał następujące 9 kroków. Po pierwsze, zanim w ogóle się wziął za kodowanie, wziąłbym jakiegoś WordPressa, coś takiego, jakiś taki prosty system blogowy, postawił sobie bloga i zaczął po polsku lub po angielsku opisywać swoje wrażenia a propos IT, czy chce tam w ogóle wejść. Dlaczego chcę tam zrobić, tam pracować? Zrobiłbym to z paru powodów. Po pierwsze, sama instalacja WordPressa już mi pokaże pewne rzeczy, czy ja w ogóle się nadaję, czy w ogóle mnie to bawi, czy rozwiązywanie problemów przy instalacji WordPressa na jakimkolwiek serwerze dedykowanym, czy wykup domeny, po prostu to jest dla mnie, czy ja chcę to robić. A może nie chce tego robić, może chce robić inne rzeczy. To jest pierwszy powód. Drugi powód to jest zbudowanie marki. Ja swojego czasu nagrałem z Wojtkiem Balcerzakiem bardzo fajny materiał o sourcingu, o tym, jak dać się znaleźć w ogóle. Otóż to nie są już te czasy, kiedy rekruterzy nas szukali poprzez wysyłanie CV. Tylko rekruterzy nas szukają przez to, co my robimy, co my tworzymy, jak my się zachowujemy w sieci. Po trzecie, po prostu, zakładając sobie bloga już na początku przygody, buduję sobie jakieś tam, powiedzmy, aktywa, które za 2, 3, 5 lat mogą mi pozwolić też spokojnie żyć, bo może IT za 5 lat się okaże nie dla mnie. Przepraszam, ja mam cholerny kaszel jeszcze. Może IT okaże się nie dla mnie. Może nie będę chciał tego robić. No a tak to mam jakieś pasywo, które przynosi mi jakiś tam, powiedzmy, dochód. Mam swojego bloga, gdzie piszę, czego się nauczyłem, co poznałem, co lubię robić, czego nie lubię robić. I to jest też olbrzymi plus. No dobra, no to założyliśmy tego bloga. Troszkę napisaliśmy o sobie, troszkę swoich przemyśleń. No to teraz może już czas na bootcamp. Może teraz już czas na jakąś, na bootcamp, na znalezienie sobie jakiegoś mentora. Nie. To jest najgorszy czas, żeby to robić. Pierwszą rzeczą, zanim zaczniemy programować, powinniśmy popracować nad trochę innym skillem. Mianowicie dopracować nasz angielski idealnie. I to nie angielski techniczny, tylko angielski biznesowy. Jak już powiedziałem wiele razy, biznesu nie interesuje to, że świetnie mówimy o klasach, metodach, jakieś tam po delfiniemu ładnie mówimy, tylko biznes interesuje, czy mówimy biznesowo, czy mówimy tak, że biznes zrozumie, że na kiedy coś będzie, i kiedy biznes na tym może zarabiać. A przeważnie w większości firm niestety biznes mówi po angielsku. Do tego nauka języka angielskiego ma jeden zasadniczy plus. Otóż to wszystko, czego się nauczyliśmy, możemy zacząć opisywać po języku angielskim, znaleźć sobie wydawcę. Zakładamy, że uczymy się, że chcemy się poświęcić nauce. To znaczy, że
Nie mamy czasu na pracę zawodową, potrzebujemy przynajmniej tych 3-4 tysięcy, żeby przeżyć z miesiąca na miesiąc. I tutaj doskonale sprawdzają się wszelkiego rodzaju agencje wydawnicze w Stanach czy w Polsce, gdzie możemy na przykład za pieniądze, i to bardzo dobre pieniądze, pisać sobie artykuły o tym, co robimy, co nas interesuje, w jakim kierunku się rozwijamy. Najlepiej jednak po angielsku. Z tego powodu, że po pierwsze ćwiczymy język, a po drugie stawki w Stanach Zjednoczonych są trochę wyższe niż w Polsce. No dobra, no to zakładają, że znamy już język angielski. No to teraz już chyba czas na ten bootcamp. Nie, nieprawda. Teraz trzeba sobie przysiąść nad jedną rzeczą, mianowicie zrozumieć, czym jest system kontroli wersji, zanim napiszemy choć kawałek kodu. Dzisiaj się wszystko opiera na systemach kontroli wersji, kiedyś na SVN-ie, teraz na Gicie. I zanim zaczniemy w ogóle programować, powinniśmy wiedzieć, jak działa Git, do czego służy i na czym to wszystko polega. Bardzo dobry kurs, ja wkleję oczywiście linka pod spodem. Ma Lars Vogel. Sam się na tym swego czasu Gita uczyłem. Polecam też bardziej interaktywny kurs Macieja Anisterowicza, który mimo, że znałem Gita, sobie swego czasu kupiłem i jest naprawdę na wysokim poziomie. Proponuję też opisywać od razu sobie na blogu czy gdziekolwiek indziej, czego się z tego Gita nauczyliśmy, bo to błyskawicznie pomoże później rekruterom i sourcerom nas znaleźć i udowodnić, że jednak tego Gita znamy, a nie znamy go tylko z opowieści dziwnej treści. No dobra, no to mamy już angielski, mamy Gita. No i teraz czas na bootcamp. Też nie. Jeżeli już poznaliśmy język angielski, mamy własnego bloga, znamy Gita, powinniśmy siąść sobie i przynajmniej przez kilka tygodni, po tygodniu wziąć jeden język programowania. Na przykład C, C++, Java, Net, TypeScript i Scala, bo dzięki temu poznamy różne paradygmaty. Nie powinniśmy pisać w nich nic skomplikowanego, żadnych skomplikowanych systemów zarządzania treścią, bla bla bla. Tylko po prostu najprostszą kolekcję, nie wiem, produkty i kategorie. I to właśnie pozwoli nam zobaczyć, czy my się dobrze w języku czujemy, czy my w ogóle chcemy, czy my w ogóle chcemy w niego wchodzić. Ja myślę, że tydzień na język programowania taki, żeby sobie coś liznąć, przepisać sobie z Stack Overflow czy z jakiejś innej strony, to jest wystarczająco dużo czasu, żeby zobaczyć, co nam się podoba, a co nie. Może być tak, że nic nam się nie podoba, no ale spokojnie, wtedy są inne możliwości branży IT. I też proponuję to opisywać, opisywać i jeszcze raz opisywać. To pomoże też rekruterom zobaczyć, że jednak język programowania to był racjonalny wybór, a nie po prostu coś, co stało od tak, że kurczę, no nie mamy co z czasem robić, idźmy sobie na bootcamp. A potem nasze CV ląduje w śmieciach. Okej. Po poznaniu już mniej więcej języków, zobaczymy, co nam się podoba. Może w końcu pójdźmy na bootcamp, zajrzymy mentora. Też jeszcze za wcześnie. Teraz okej. Mamy, powiedzmy, mamy już jakąś wiedzę na temat języków programowania, wiemy, co chcemy robić, wiemy, czego nie chcemy. To czas na poznanie jakichś podstawowych pojęć. Na przykład, nie wiem, postawmy sobie Jenkinsa, weźmy jakąś bibliotekę open source z GitHuba, zbudujmy ją na Jenkinsie, zobaczmy, jak to działa. Zobaczmy, dlaczego Jenkins jest potrzebny, jak działają quality gatey na Jenkinsie. Sprawdźmy, czym jest Agile, czym jest Scrum,
Jest kanban. Po co się to stosuje? Dlaczego? Jak to wygląda? Czy chcemy? A może nam się nie podoba po prostu kanban? Może nam się nie podoba agile? Może chcemy standardowo, waterfallowo? Co też w większości projektów nie jest złym pomysłem. Ja sam byłem swego czasu, chyba w 2012 roku, wielkim zwolennikiem Agile'a. Napisałem o tym kupę artykułów w języku angielskim, za które miałem świetnie zapłacone. Na dzisiaj już takim zwolennikiem Agile'a nie jestem, ale warto wiedzieć, że jest takie coś jak Scrum, że jest takie coś jak Software Development Lifecycle, że po prostu każde oprogramowanie ma jakiś swój cykl życia, że każda zmiana też ma jakiś swój cykl życia, żeby wiedzieć, czym jest pull request, czym jest change request, czym jest merge, to jest też niezwykle ważne na start. I to są podstawowe takie pojęcia, z którymi będziemy mieli na co dzień styczność i bardzo po prostu, bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, o co w nich chodzi. No dobra, no to znamy już ten Agile, mamy jakieś tam podstawy z IT. Nie chcemy robić nic innego, nie chcemy robić żadnej innej roli, nie chcemy być Scrum Masterami ani nic. Chcemy jednak zostać z tymi programistami. No to teraz jest jedna rzecz. Otóż przychodzi pora, żeby sobie poczytać o wzorcach projektowych, czym są oraz jak ich używać. Jest to podstawowa wiedza, ja nie wiem dlaczego na przykład nie uczą jej na bootcampach, na różnych tego typu ścieżkach. Proponuję sobie na przykład zrobić przykłady. Na przykład zaprojektować zwierzę, które je, na jego podstawie zwierzę, które śpi i które lata. I po prostu domyśleć się, jaki to jest wzorzec projektowy, czego użyliśmy i dlaczego tak. Jest to naprawdę bardzo dobry wstęp, jeżeli chodzi o same procesy wytwarzania, oprogramowania. Kolejna rzecz to są testy. Powinniśmy sobie przerobić przynajmniej jakieś podstawy testowania. Czym jest testowanie, jak pisać testy, jak je tworzyć i dlaczego one są w projektach IT tak ważne. Bez tej wiedzy, no niestety, nawet jak napiszemy jakiś super zajebisty projekt, to i tak nie będziemy wiedzieć, czy on działa, czy nie działa, dlaczego nie działa, co się wysypuje. Ja nie mówię, żeby pisać oczywiście testy dla samego pisania testów i dla obłożenia, ale żeby napisać testy po prostu tam, gdzie są potrzebne, tam, gdzie są niezbędne. Trochę nabyć doświadczenia na temat tego, jak pisać testy, dlaczego, czemu one tak naprawdę służą. Kolejną rzeczą teraz jest poznanie jakiegokolwiek silnika bazodanowego, czy to będzie coś SQL-owego, czy NoSQL, cokolwiek, gdzie możemy przechowywać dane. Najpopularniejsze, no niestety, są silniki SQL-owe i powinniśmy wiedzieć, znać jakieś podstawy przetwarzania baz danych, co tam się dzieje w środku, jak działa na przykład select, jak działa insert, jak działa update, bo to nam się przyda w następnym kroku i w następnym kroku powinniśmy napisać własną aplikację, tylko proszę, nie piszcie już żadnych aplikacji typu, nie wiem, prostej strony, która wyświetla CV. Napiszcie coś konkretnego, napiszcie CMS, który umożliwia, nie wiem, jakąś integrację z Facebookiem. Opublikujcie to na GitHubie. Zróbcie coś, co rozwiązuje jakiś problem biznesowy, jakąś bibliotekę na przykład, nie wiem, bibliotekę do stringów, do czegokolwiek.
Na przykład, nie wiem, jeden z moich uczniów zrobił projekt, który polega na przetwarzaniu rysunków technicznych. Jest to rzecz, która się naprawdę przydaje i to nie tylko jemu. I to jest właśnie styl projektu, który ja osobiście lubię, który ja lubię oceniać. Do tego projektu zaprzęgnijcie, dowiedzcie się, czym są frameworki, jak działają frameworki, jak działa model MVC, MVP. Dlaczego się stosuje te modele, dlaczego te wzorce projektowe działają, jak one są używane, skonfigurujcie jeden, drugi, trzeci framework. To jest wszystko doświadczenie. To wszystko będzie procentować. Bo teraz po kolei przechodzimy do kroku ósmego. Czyli mianowicie mamy swój projekt, jest wszystko w porządku. Napisaliśmy go w miarę starannie. Rozwiązuje jakiś problem, na przykład używamy go do własnej strony internetowej. Co też jest fajne i bardzo przydatne. No i mamy ten projekt. To teraz czas, żeby dać się poznać, jeżeli to jest na przykład projekt na GitHub, puśćcie go jako open source. Pokażcie go ludziom. Teraz jest czas na ocenę. Teraz jest czas, ok. Napisałem to. Weźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Co byście zmienili? Co wam się nie podoba? I wtedy właśnie dostajemy tak zwaną konstruktywną krytykę, która też ogromnie procentuje, jeżeli chodzi o nasz proces nauki. A dodatkowo no, ludzie nas poznają. Być może to jest już ten czas, że poznamy, spotkamy mentora, że coś się w naszym życiu wydarzy super. No i w momencie, kiedy daliśmy się poznać, mamy już jakąś wiedzę, wybraliśmy już jakiś język, jakiś framework, trochę mamy z nim doświadczenia, to jest czas na, uwaga, nie na bootcamp, tylko na znalezienie mentoringu lub znalezienie bezpłatnej praktyki. Lub płatnej praktyki. Znaczy praktyka ma nie polegać na tym, że ktoś was zatrudnia jako juniora, tylko to ma być praktyka, gdzie ktoś jeszcze raz usystematyzuje wam wzorce projektowe. Ktoś to dopasuje was do projektu. Dla mnie na przykład ja uważam, że praktyka w stylu ok, zróbmy bootcamp, będziemy mieli jakieś projekty do pokazania, jest o kant tyłka rozbić, ponieważ nic nam nie mówi o danym człowieku. Ja sam myślałem, że ja potrafię programować. Ja miałem tą przyjemność, że właśnie bardzo mocno wykorzystałem punkt pierwszy, o którym tutaj wspomniałem, mianowicie budowanie marki. I miałem komplet artykułów anglojęzycznych, z których się utrzymywałem. I wtedy sobie mogłem iść na wspaniałe praktyki w ramach FP Akademii w firmie Future Processing, gdzie naprawdę mnie nauczyli kodować. To był rok 2012. To była wspaniała rzecz, bo Future Processing podczas swoich praktyk, za które coś tam płaciło, to nie były jakieś tam pieniądze, ale nawet jakby było za darmo, to ja bym tak wstawał, jechał godzinę do Gliwic, uczestniczył w praktykach i po prostu wracał godzinę i bym to jeszcze raz powtórzył, bo to była jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka mnie w ogóle spotkała. To jest właśnie ten czas, żeby sobie znaleźć jakiegoś mentora. Uwaga, mentor na tym etapie, jeżeli to jest dobry mentor, to albo powinien wziąć od nas jakieś grosze, albo nie powinien od nas brać pieniędzy. Bo jeżeli to jest na przykład dobry mentor, który ma kontakty w firmach, który współpracuje z HR-owcami i całą resztą, to spokojnie na wasze zatrudnienie on się odbije. Bo ja nie ukrywam, że obecnie pieniądze, zatrudnienie programisty
Jednorazowa wpłata to jest 15-20% jego rocznej pensji, nie? No to są już takie pieniądze, które można powalczyć. Natomiast ja bym omijał z daleka wszelkiego rodzaju kursy, bootcampy i mentorów, którzy po prostu robią ludzi, kształcą taśmowo. Aha, jeszcze jedno. Mentor jest o tyle ważny, że mentor ma kontakty. Mentor ma kontakty wśród rekruterów, wśród firm i jest w stanie was wkręcić w tą branżę. A niestety właśnie bez kogoś takiego obecnie do branży IT wejść jest bardzo ciężko. Tak naprawdę, no nie ukrywajmy, że 90% ludzi po bootcampach przez rok szuka pracy. Natomiast 70% z nich nie znajduje, bo nie ma tej osoby, która ich wepchnie, która powie, to robisz dobrze, to robisz źle, nad tym musimy popracować jeszcze, to musimy jeszcze przerobić. I dopiero wtedy po prostu wepchnie nas tą branżę. Zresztą, to jest tylko oczywiście moje zdanie, ja nikomu pieniędzy nie zabieram. Ja robię swoje. Ja też na przykład mam swoją usługę a propos zadań w Javie. Ja je rozsyłam, ale też bardzo często jak ktoś chce je kupić i po prostu, bo on chce programować, nieważne w czym, ale on chce, to ja mu odradzam na start ich zakup. Ja mówię, ok, jak zdecydujesz się na Javę, kup. Zacznij je robić, to jest fajna rzecz. Większość, bardzo dużo firm, z którymi współpracuję, używa tych zadań do rekrutacji. Jest to akurat rzecz, która podnosi skille, ale pod warunkiem, że ty chcesz robić tą Javę. I to wam powinien każdy mentor powiedzieć. Że jak wy nie wiecie, jak chcecie programować, a nie mieliście kontaktu przynajmniej z dwoma, trzema lub pięcioma językami programowania, to po prostu no nie ma sensu, żeby się rzucali, że ktoś wam powiedział, że PHP jest dobre, JavaScript jest dobry, Python jest dobry. No i potem nabijacie no, pieniądze szkołą programowania, a tak naprawdę no, nic z tego nie macie na koniec. Dobra, ja przepraszam, ja jestem troszkę do szkół, bootcampów i mentoringu źle nastawiony, bo sam byłem mentorem w dwóch szkołach programowania i po prostu wiem, jak to wygląda. Potem rekrutowałem ludzi i wiem, jak wygląda sam PIS, jeżeli chodzi o bootcamp. Ja myślę, że ten podcast to jest 9 konkretnych punktów, które pomagają wystartować. Tylko niestety no, one wymagają czasu, one wymagają przynajmniej tego roku pracy. Dobra, dzięki za uwagę. Hej.